Polski trudny bywa i dlatego detektywa trzeba mieć liter, bo on wie dobrze jak i co. Detektyw, literka, detektyw, literka. Uważnie patrz, uważnie zerka, by wytropić każdy błąd, no i się go pozbyć stąd. Detektyw, literka, dobrze się ma. Detektyw, literka, to właśnie ja. Ja z maszyny zrobię auto, statkiem nazwę Karapaj. Ci madan odstawię na bok i z walizką ruszę w dal. W tej walizce są literki, z nimi jest tam baras wielki. By nie zjadła mnie ta sporka, wsparcie mam od profesorka. Detektyw, literka, detektyw, literka. Uważnie patrz, uważnie zerka, by wytropić każdy błąd, no i się go pozbyć stąd. Detektyw, literka, dobrze się ma. Detektyw, literka, to właśnie ja. Ubieranie choinki jest to niezwykle przyjemne zajęcie, prawda, przyjacielu? No, prawda, uwielbiam to robić. Ładnie to wygląda. Myślę, że nasze laboratorium jest przygotowane do świąt. No prawie, prawie, prawie. Teraz już z czystym sumieniem mogę stwierdzić, że nasze laboratorium jest gotowe do świąt. Ty to lubisz zwracać uwagę na szczegóły. Owszem, bo jak mówi stare polskie przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach. Diabła w to nie mieszaj, przyjacielu. Przecież świątkujemy Boże Narodzenie. To chyba jakiś chochlik podkusił ciebie do użycia tego niepoprawnego świątkowania. A co jest złego w świątkowaniu? Z polskiej perspektywy wszystko, bo takiego wyrazu w polszczyźnie nie ma. Faktycznie, Boże Narodzenie się świętuje. Trzeba teraz tylko wyjaśnić, skąd się wzięło to niepoprawne świątkowanie w polszczyźnie na Litwie. Jak myślisz, kto mógłby nam pomóc? Jest tylko jedna osoba, która mogłaby odpowiedzieć na to pytanie. Bez kogo nie wyobrażasz sobie świąt Bożego Narodzenia? Bez świętego Mikołaja oczywiście. No to zaprośmy świętego Mikołaja, który w prezencie przyniesie nam odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Czy ktoś ci kiedyś mówił, że jesteś genialny? No, zdarzało się. Chodź na kolan. Więc do Tris, nie chcę ciasta, więc zapraszam kogoś z miasta. Witajcie, drodzy chłopcy. Jak nam się mieszka w Nowym Jorku? Lubicie swoje miasto? Lubimy. Co ty tutaj robisz? Jak to co robię? Teleportowałem się właśnie z Laponii do was, do Nowego Jorku. Zawsze mniej więcej tydzień przed świętami rozpoczynam swoją przedświąteczną podróż. Każdego roku wybieram inny kontynent. W ubiegłym roku udałem się do Paryża, to w Europie. W tym roku wybrałem Nowy Jork, Ameryka Północna. Teleportowałem się tutaj za pomocą kanapy teleportacyjnej, bo nie lubię długich dystansów pokonywać z reniferami, żeby za dużo ich nie męczyć. Kiedy my właśnie? Powie coś. A temu to co? Umiesz gadać? Słyszysz mnie? Umiesz mówić? Tak, tyle że święty Mikołaj przed chwilą powiedział, że teleportował się z Laponii do Nowego Jorku. Ale my jesteśmy w Wilnie. Jak to w Wilnie? I ja jestem też w Wilnie? Skoro my byliśmy w Wilnie, a święty Mikołaj dołączył do nas, więc chyba wszyscy teraz jesteśmy w Wilnie, prawda? Przecież mówiłem swoim tym małym, upartym elfom, że muszą oddać kanapę teleportacyjną przed świętami do serwisu. A to nie! To nie. To nie. Obawiam się, że nie jest to wina kanapy świętego Mikołaja. A czyja? Naszej kanapy.
Bo to my teleportowaliśmy Mikołaja do nas, żeby zadać kilka pytań. To zabawne. Nigdy nie byłem teleportowany w trakcie teleportacji. O co chcieliście mnie zapytać? O świątkowanie. O świątkowanie. Jak wiecie, jestem świętym Mikołajem i znam wszystkie języki świata. I muszę wam powiedzieć, że w języku polskim nie ma czegoś takiego jak świątkowanie. Jest świętowanie. Nie. Boże Narodzenie się świętuje. Zapisz. A dlaczego Polacy na Litwie mówią, że świątkują? Źle mówią. Używają tego niepoprawnego wyrażenia pod wpływem języka białoruskiego. Dobra, na mnie już czas. Odeślijcie mnie z laski swojej do Nowego Jorku. Muszę kontynuować swoją przedświąteczną podróż. Już dawno powinienem tam być. Tak jest. Dziękujemy, drogi święty Mikołaju, za pomoc w rozwiązaniu zagadki. O, macie nowy model. No tak. Posłuchajcie, pana Sowy, a my spróbujemy wszystko odkręcić. Co? Wszystko dobrze. Nie mówi się świętkujemy Boże Narodzenie, tylko świętujemy Boże Narodzenie. Świętkujemy przed lat funkcjonowało w języku polskim, ale dawno już wyszło z użycia. To archaizm, o którym posługując się współczesną polszczyzną, powinniśmy zdecydowanie zapomnieć. W języku polskim na Litwie wciąż zupełnie niepotrzebnie ten zwrot jest używany pod wpływem białoruskiego świętkować. Mówcie więc poprawnie po polsku i świętujcie. Detektyw Literka. To właśnie ja! Trizdu, więc nie ma ciasta, a nasz gość wraca do miasta! I co? I nic! Nadal tutaj jestem! Cały mój plan przeświątecznych podróży legł w gruzach. Miałem teleportować się z Nowego Jorku do kilku innych amerykańskich miast. Później Australia, Azja i na koniec powrót do Europy. Co teraz będzie? Ojej, niezły bałagan. Mam pomysł. My spróbujemy jeszcze raz wysłać świętego Mikołaja do Nowego Jorku, a wy posłuchajcie zagadki naszych małych pomocników. Ha, wy też macie małych pomocników? To są elfy? Nie, to nie są elfy, ale święty Mikołaj na pewno polubi naszych małych pomocników. Proszę posłuchać razem z nami ich zagadki. Jest w nich trzy części, to główna, rączka żebracie i gumowa część z dołu. Ona może być długa, może być trochę mniejsza. Ta rzecz bywa najczęściej drewniana. Używają tego ludzie starsze albo ludzie, które mają jakieś problemy z chodzeniem. Detektyw Literka to właśnie ja! Rzeczywiście, waszych małych pomocników nie da się nie lubić. Znam już rozwiązanie zagadki. A ty? Chyba nie. A ty? Nie jestem pewien. To jest rzecz, która kojarzy się ze świętym Mikołajem, czyli ze mną. Prezent? Chyba nie. Służy mi do podpierania się. Wiem, pałka. Co? O. Pałki, uroczy gadulo, używają policjanci, a nie święty Mikołaj. Jest taka roślina, pałka wodna, ale nią się też nie podpiera. Wiem, laska. Brawo! Malowny, jak coś powie, to przynajmniej przemyśli. Polacy na Wileńszczyźnie często używają niepoprawnego znaczenia słowa pałka, czyli kij, laska albo kołę. Pod wpływem języku rosyjskiego i białoruskiego. A nie powinni tak mówić. Pan Sowa na pewno będzie podobnego zdania. Kto? Pan Sowa? To jest ten gość od wyjaśnień? Tak, ale on też pisze wiersze. Proszę posłuchać. Mylisz, bracie, rzeczy sedno, palka z kim?
Trzeba przyznać, że mamy spore przedświąteczne kłopoty. Cieszymy się oczywiście, że Święty Mikołaj jest z nami, ale jednocześnie martwimy się tym, że nie możemy odwrócić jego teleportacji. Detektyw ze Świętym Mikołajem zastanawiają się, co zrobić, a wy zastanówcie się proszę nad rozwiązaniem testu, który dla was przygotowałem. Jak myślicie, które z następujących zdań są poprawne? A. Świętujemy Boże Narodzenie. B. Uwielbiam świątkować w rodzinnym gronie. C. Świątkujemy Boże Narodzenie. D. Uwielbiam świętować w rodzinnym gronie. Czas na analizę odpowiedzi. Zacznijmy od zdania oznaczonego literą A. Jest poprawne? Świętować, bo święta. Tak jest. Zaznaczamy tę odpowiedź jako poprawną. A kolejne zdanie? Oczywiście, że nie jest poprawne, bo słowa świątkować we współczesnej polszczyźnie się nie używa. Zarówno więc odpowiedź B, jak i C nie mogą być poprawne. A ostatnie zdanie, czyli odpowiedź D, podobnie jak pierwsze, jest oczywiście poprawne. Zaznaczamy. A, i jeszcze jedno. Kiedy od dziś będziecie chcieli nazwać przedmiot, którym podpierają się starsi ludzie, to używajcie słowa laska. Detektyw Literka to właśnie ja! Zobacz, może tutaj, nie, wszystko włączę. Co tam u ciebie? Wszystko gra, jest. Tu, ja też. Tu przycisk. A spróbuj tamtym przycisk. Próbowałem. Czyli wciąż wam się nie udało. Ale chłopaki, co my teraz zrobimy? Za kilka dni są święta. Moje pracowite, choć czasem uparte elfy, cały czas zajmuje się dystrybucją prezentów, a ktoś to musi nadzorować. Miałem się tym zająć po powrocie z mojej przedświątecznej podróży. A jak ja to zrobię, jak utknąłem tutaj, w Wilnie? Losy świąt waszych są w rękach. Spokojnie, Święty Mikołaju. Proszę napisać mail do elfów ze wskazówkami. A ty, przyjacielu, biegnij do cukierni po jakieś pyszne ciasto. Dobra. Mamy instrukcję kanapy, wszystko przeanalizujemy i na pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Trzymajcie za nas kciuki i do zobaczenia podczas kolejnego śledztwa. Pa, pa! Pa, pa! Ho, ho, ho! Wesołych świąt! Ale serio, chłopaki, ja muszę wracać jak najszybciej.